Jest takie powiedzenie: nowy dzień, nowa bomba. Moi drodzy, nie minęło 10 dni, odkąd Donald Trump zakończył wojnę z węglem, a już rozpoczął nową. Nie wytrzymał, po prostu nie wytrzymał. Ale, as well jeśli Przyznam szczerze, że kiedy Donald Trump wygrał wybory, w żaden sposób mnie to nie zdziwiło. Obudziłem się rano, wcale nie siedziałem całą noc oglądając na żywo, śledząc to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Podobnie miałem z Brexitem. Obudziłem się rano i przeczuwałem to w kościach, że, że doszło do czegoś. Znaczy, widać musiało, skoro doszło. Może tak, takie miałem, taki miałem przeczucie w ten, w ten, zdaje się, piątkowy czy czwartkowy poranek. Nie pamiętam, jak to było z Brexitem, ani z Trumpem. Nieważne, ale dzisiaj rano. Dzisiaj rano nie wiedziałem, co się, co się przyznam, szczerze, nie, nie miałem pojęcia, co się wydarzyło. Nie przeczułem, nie przyśniło mi się to, nie zebrałem tej energii, nie wiem, telepatycznie i tak dalej. Odpalam internet i co się dzieje? Okazuje się, że Trump jest rewelacyjnym prezydentem. Wszyscy kochają Trump. Co się, czy ja w ogóle się obudziłem? Czy ja się w ogóle obudziłem? Stawaj! Serio, nagle wszyscy kochają Trumpa. Nie, nie mówię republikanie. Którzy zasadniczo nie, nie byłby to żaden news, gdyby nagle wszyscy republikanie zaczęli Trumpa kochać. Demokraci kochają Trumpa. McCain, który, który, który niedawno jeszcze bardzo mocno Mac, Mac, Mac Trumpa co ja mówię, Trumpa krytykował, nagle go kocha. To jest akurat republikanin, to może jest inna historia. Nagle Donald Tusk wspiera Donalda Trumpa. Andrzej Duda wspiera Donalda Trumpa. Shinzo Abe wspiera Donalda Trumpa. I, i co, się, coś, co się stało, myślę sobie, coś takiego musiało stać? Co zrobił Donald Trump? Nie wiem, e, nie wiem, z, z, zmienił płeć? Co się mogło stać, że wszyscy nagle tak go zarąbiście chwalą? Co się okazuje? No tak, no tak, zbombardował Syrię. Nie całą, nie całą, ale spokojnie, ale spokojnie, to, się, to, to jeszcze to nie, nie, nie jest ostatnie słowo Donalda. Okazuje się, że, że, że z dwóch niszczycieli wysłał jakieś, nie wiem, 60 pocisków Tomahawk w kierunku bazy wojskowej Shayrat w zachodniej części Syrii, która, z której to bazy, Ponoć kilka dni temu startowały samoloty z strującym gazem o ataku, podczas którego tyle ofiar zginęło i cierpiało, słyszeliśmy przez ostatni tydzień, codziennie w wiadomościach mainstreamowych, pozastreamowych, streamowanych, stremowanych wszystko, wszystko. I nagle okazuje się, że to nas jest świetny. Nagle kochamy Donalda. BBC kocha Donalda, NBC kocha Donalda. Wszyscy, ok? powtarzam się, nie ma sensu wyliczać kto, jak już się raz powiedziało, wszyscy, prawda? Zepsuł mi całkowicie Donald Dzień, ponieważ wczoraj wieczorem i zazwyczaj tak w czwartek robię, przygotowuję sobie już taką, że tak powiem, pulę informacji do, do podcastu i byłem przekonany, że dzisiejszy dzień spędzę nad kwestią związaną z Susan Rice, ponieważ czułem, że w polskich mediach zupełnie ten mały, że tak powiem, Watergate Baracka Obamy zupełnie przeszedł cichaczem albo w ogóle nikt o nim nie wspomniał. Sprawa jest dosyć skomplikowana, więc chciałem się w to wczytać. Mam, przyznam szczerze, też całą szufladę e, innych, pomniejszych newsów, ale one w, w porównaniu z tym, co się dzisiaj wydarzyło, wyglądają blado strasznie, aż nie wiem, czy jest sens w ogóle do, do, do się przez te newsy przekopywać, tak na dobrą sprawę. Raczej są to rzeczy zabawne, wiecie, takie bardzo w stylu e, niekarunenki, która cię kąsa. Jeśli znacie tą książkę, to wiecie, o co chodzi. Jak nie, to serdecznie zapraszam, magentomasz.pl jest sklep, możecie tą książkę jeszcze kupić. Ostatnie egzemplarze, z tego co wiem, są na sprzedaż papierowe i chyba jeszcze trochę zostało e-booków na, na serwerze. I tu mi Donald psuje dzień, bo nagle się okazuje, że robi wszystko to, za co krytykował prezydenta Baracka Obamy. Krok po kroku zaczyna być kontynuacją Baracka Obamy, aż się człowiek zastanawia, co by innego było, gdyby suka została prezydentem. Ja mam wrażenie, że suka. Przegrała, ponieważ wszyscy kojarzyli, że jest, że jest, że jest tak skompromitowanym suczydłem, że się w pale nie mieści, i zasadniczo ona pierwsza zacznie wojnę. Tylko zostanie panią prezydent, w prezydentową, tak się mówiło. Okazuje się, że Słuka nie, nie wygrała wyborów prezydenckich, więc wygrał Donald, który miał się izolować. Pamiętacie izolacjonizm Donalda? Jaki on jest kumpel Putina przecież, bo przecież Putin załatwił mu wygraną w wyborach, nie? A tu się nagle coś, 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 coś dziwnego dzieje. Donald, który krytykował Baracka Obamę za to, że. że bez zgody kongresu wysyła wojska do Syrii. Krytykował, krytykował Hillary, Przepraszam. Krytykował Sukę za to, że, 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 że zrobiła jesień gry tronów z, Libli, z Libii. Z Libii swojego czasu. Libi, tak to się nazywa? Dobrze, oczywiście wiem, o co chodzi. Nie będziemy przecież wracać do, do, do case'u Bengazi, który, o którym w tej, w tej audycji było bardzo dużo i nagle się okazuje, że, że żeby, żeby wejść na salony tak do końca, wystarczy, wystarczy przestać być Donaldem Trumpem i z powrotem być, nie chcę używać słowa agentem, ale takim troszeczkę, nie wiem, jak to nazwać, nisiem tego systemu, który, który Rodbart bardzo słusznie nazwał opiekuńczo-wojennym. Tydzień temu mówiliśmy o tym właśnie, że, 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 że nie udało się, albo też co, na czym polegała tak naprawdę porażka Donalda Trumpa związana z, z Obamacare. Otóż ona polegała na tym, że nie zamieniała Obamacare niczym lepszym, tylko zamieniała, próbowała, starała się zamienić Obamacare czymś w rodzaju Obamacare Light, czyli taką wersją Obamacare bez kilku elementów, które, na które tam można narzekać. Zresztą Obamacare jest pełna elementów, na które można narzekać i może rzeczywiście fajniej by było zamiast Obamacare mieć wersję Obamacare Light, może nie byłoby to takie głupie ale to nie jest tak naprawdę ten repeal Obamacare model. I przyznam szczerze, dzisiaj rano właśnie dlaczego mi Donald, że tak powiem, zbombardował cały, cały mój, mój harmonogram, ponieważ zacząłem ostro e kopać w internecie, co tak naprawdę się wydarzyło, ponieważ oprócz tego, że chyba tylko Marie Le Pen była zdziwiona nagłą zmianą u Donalda Trumpa, tak wszyscy go popierali. Marie Le Pen powiedziała, że prezydent Trump próbuje znowu być, znaczy kolejny człowiek próbuje być, kolejny prezydent USA próbuje być policjantem świata. Te plany mogą się nie udać. Była zaskoczona zmianą podejścia Trumpa do polityki zagranicznej i też ona przepowiada, że podobne raczej skończy się to, raczej skończy się to tym, czym to się do tej pory kończyło, czyli zasadniczo interwencja w Libii i w Iraku doprowadziła do wzrostu ekstremizmu islamskiego i tylko i wyłącznie pogłębiła kryzys związany z emigracją, a nie y, y, naprawiła cokolwiek. No ale słuchajcie, no ale j, jaki jest argument y, emocjonalny wszystkich tych którzy, ludzi, którzy nagle stwierdzili, że to jest fajnie, jak się bombarduje Bomba, ingeruje w politykę zewnętrznego kraju. Nie? Znaczy mówimy o tych ludziach, którzy do tej pory mówili, że to Rosja tak mocno ingerowała w politykę Stanów Zjednoczonych. Ponoć tam kogoś podsłuchali, ponoć coś potem nagrali, komuś to wysłali, potem kogoś zaszantażowali. Tak, na, co, na co oczywiście nie ma dowodów, jak się potem okazuje. Są tylko przypuszczenia, być może niekwestionowalne, być może trudno im zaprzeczyć, ale to są tylko i wyłącznie przypuszczenia. Jak tylko ktoś powie, że, że być może Rosja nie maczała palców w polityce zagranicznej, albo też można powiedzieć wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, to natychmiast oczywiście jesteś Putino filem i, i w ogóle zamknij się. Bo skoro Trump wygrał, to znaczy, że Rosja mu pomogła. Gdyby Hillary wygrała, no to, to oczywiście nie. To wtedy jak, że Rosja? No przecież to bez sensu. No więc argument emocjonalny jest taki, że przecież Asad zbombardował miasteczko pełne swoich obywateli i jak taki prezydent może w ogóle dalej być prezydentem, skoro tyle osób ucierpiało od trującego gazu. I, i znowu jak jakiś taki, wiecie, jak, jak, jak taka czkawka, jakby, jakby komuś się odbiło, nie wiem, rybą z wesela, tylko że odbiło się w następny wtorek dopiero. Więc to mniej więcej taki poziom jest świeżości tego, tej riposty, że przecież w 2013 roku Mieliśmy ten, 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 ten przypadek, kiedy Asad zatruł gazem toksycznym mieszkańców miasteczka Gołta, i to było zasadniczo takim, takim, taką operacją, która dała zielone światło. Przekroczył linię, którą tam Barack Obama mu kijem narysował na piasku. Znaczy się, jest to zielone światło zaproszenie do interwencji zagranicznej w, w Syrii. Potem się już z czasem okazało, że to nie do końca Asad zaatakował swoich obywateli pod, przez chwilę, nie wiadomo było, co to zrobił. Potem się jakoś tak dziwnie okazało, że to w zasadzie byli rebelianci, którzy byli wspierani troszeczkę przez Arabię Saudyjską, troszeczkę przez ekipę Hillary Clinton i że to nie Assad tak na dobrą sprawę zatruł tych swoich ludzi. Wiecie, i znowu nic nie wiadomo, dlaczego w takim razie argument Asada trującego swoich ludzi w 2013 roku, to chociaż nie trującego swoich ludzi w 2013 roku. Wraca. Yy, wraca, bo znowu pojawia się gastrujący, więc dlaczego miałby nie wrócić? Nie? Co z tego, że został on w jakikolwiek sposób roz zdemontowany już przez, przez, przez ostatnie 3-4 lata? Jak, jak można z, z powrotem <grym> beknąć tą rybą, którą się jadło 4 dni temu? Yy, I znowu, oczywiście, Donald Trump wychodzi, wychodzi na scenę i, i prezentuje nam standardowy standardowe przemówienie człowieka, który po prostu próbuje yy, próbuje. Usprawiedliwić bardzo mocną ingerencję w politykę zagraniczną, jaką jest 59 pocisków Tomahawk. To jest ingerencja w sprawy, w sprawy zagraniczne, jest to szeroki szpagat, jaki, jaki Trump musi zrobić, patrząc na, na to, jakie tweety wysyłał. Bo wiadomo, Donald Trump porozumiewa się tylko głównie za pomocą Twittera z resztą świata, podobnie chyba jak Radek Sikorski. It is in this vital national security interest of the United States to prevent and deter the spread and use of deadly chemical weapons. Więc co, był atak chemiczny i, i, i wiecie co, i, i szukam. Dobra. Mieliśmy to przez ostatnie cztery dni. Um, znak zapytania, który wisi przede mną i którego nie jestem w stanie ani zaprzeczyć, ani potwierdzić. Kto stoi za atakiem chemicznym? Ja wiem, to jest takie standardowe pytanie. Wiesz, coś się wydarzyło, a ty mówisz, nie, wcale się nie wydarzyło. I kto ma rację? Czy to Asad zatruł swoich własnych ludzi i zaatakował swoich własnych obywateli, czy nie Asad? I na dobrą sprawę, jak się. Jak się można przyjąć, że Asad, proszę bardzo, skoro, skoro Donald Tusk i Duda przyjmują, że Asad, to ja nie mam lepszych niż oni argumentów. Ale na dobrą sprawę przyznam szczerze, bojąc się strasznie zostać oskarżonym o, 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 o sprzyjanie interesom Rosji w, w, w Syrii, mam wrażenie, że tam jest kilka pytań, które się po prostu dupy nie trzyma zupełnie. Dlaczego Asad przede wszystkim miałby to robić? Sarin zrzucony przez syryjskie samoloty. Nagle, na miasteczko, które było opanowane przez rebeliantów. Rosjanie mówią, że ponoć rzeczywiście był atak wojsk Asada na to miasteczko, natomiast natomiast pojemniki z gazem trującym były na miejscu. U tych rebeliantów. I to wyciek tych, tego gazu spowodował obrażenia i całe cierpienie, o którym, które było, w, według mnie, nawet można powiedzieć w żałosny sposób pokazywane przez telewizję, przez telewizję w ostatnich dniach, a tak jak wspominałem chyba kilka agentów temu, zacząłem do śniadania oglądać wiadomości TVP, moi kochani. Każą mi zaraz tutaj płacić ten abonament, jak się, jak się domyślam. Chyba, że najpierw dojadą tych, którzy re-uploadują wiadomości TVP na YouTube, bo akurat z YouTube'a jakoś tak łatwiej mi się ogląda na tablecie. Tak więc, coś z tą bronią chemiczną Asada jest, 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 jest pod górkę. W 2013 roku ONZ troszeczkę też ramię w ramię z Rosją nadzorował wyczyszczenie Syrii z broni, z broni chemicznej. Tak jak mówię, poprzednie ataki, ataki, odpowiedzialność ponosili rebelianci. Asad przez ostatnie pół roku raczej wygrywał i raczej walczył z, 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 z całym tym śmietnikiem, z, z ISIS, z państwem islamskim, islamskim, nie pamiętam jak ono się tam nazywa, ISIS, ISIL i tak dalej, i tak dalej. I nie musiał Wiecie o co To w ogóle nie pasuje. Po ten, prostu ten case, case związany z, z trującym gazem, który miał miejsce tydzień temu, w ogóle nie pasuje do narracji. To się kupy nie trzyma. To się po prostu centralnie kupy nie trzyma. On jakby... To jest najgorsza rzecz, jaką mógł zrobić. Znaczy, jeśli, jeśli założymy, tak jak mówię, ja nie chcę tutaj żadnych teorii spiskowych rzucać. Ja po prostu mówię o tym, że przez, przez, przez 10 godzin grzebania dzisiaj w internecie nie byłem w stanie odpowiedzieć sobie na takie proste pytania, jaka jest, jaka jest konsekwencja tych i strategia tych wydarzeń. Jeśli Asad to zrobił, załóżmy, że zrobił, to zrobił najgorszą rzecz, jaką mógł zrobić. Po prostu najgorszą, najgorszą na świecie. Już po 2013 roku smród pozostał, bo można nawet było wyjaśnić pewne rzeczy, ale smród pozostał. Asad, gastrujący, chemikalia, to cały czas jest, to, to jest łatka, której, której trudno się pozbyć. Wiadomo, że uruchomiłby bardzo konkretną reakcję, a... Nie, nie, nie sądzę, nie sądzę, że byłby aż tak głupi, żeby to robić. Autentycznie. Autentycznie. To mógł być wypadek, za to mogą być odpowiedzialni rebelianci, to może być równie dobrze robota związana z, 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 z ekipą ISIS, dlatego, że oni najlepiej na, na tym, w tym momencie korzystają. W momencie, w którym um, United Nations, Donald Tusk, Andrzej Duda, Shinzo Abe i Donald Trump zjednoczą swoje siły niczym, niczym Power Rangers Przeciwko Asadowi, to, to ludzie, z którymi Asad w tym momencie najbardziej, najaktywniej walczy, będą po prostu zwycięzcami na tym polu. I, i, i tyle. I taka, i, taka jest, I taka jest najprostsza historia. Taka jest najprostsza historia tej, 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 tej sytuacji. Pytanie, czy, czy Amerykanie wszczynają tym samym wojnę z Rosją, ma swoją granicę? Wiemy doskonale, że Amerykanie, inaczej, że Rosja na polu. Syrii, w Syrii nie walczy tak na dobrą sprawę ze Stanami Zjednoczonymi, tylko walczy z Arabią Saudyjską. To nie jest tak, że to nie jest Hiszpania 1936 roku, tu na, na, gdzie, gdzie w czasie wojny domowej w Hiszpanii tak naprawdę mieliśmy taki, takie demo, e, konfliktu sowieci kontra naziści. E, tu mamy konflikt dotyczący przez ropy do, Europy do Europy. No tak. Em, to jest, to, jest, to, jest, to jest prosta sprawa, prawda? Sowieci zresztą zawsze inwestowali w Syrię, już, już ojciec Asada był tam zainstalowany jeszcze przez Związek Radziecki. To jest, to, jest, to jest dawna historia, ale tak na dobrą sprawę wpływów za dużych w Syrii nie może mieć, nie może mieć Arabia Saudyjska. To jest, to jest kwestia. Nie Stany Zjednoczone, nikt inny. Tu jest konflikt i o to walczą Sowieci. I na tyle, na ile im się to będzie opłacać, na tyle będą dalej w to brnąć. Więc. Przyznam szczerze, że jakoś tak jeszcze do jutra rana nie spodziewam się tutaj trzeciej wojny światowej. Chociaż niektórzy mówią, że to już piąta będzie. Piąta będzie w tym wypadku. Um. Asad był na, 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 że tak powiem, na wznoszącej linii. Skończyło się napięcie związane z Asadem. Nawet wielu polityków w Europie mówiło o tym, że, że to już nie jest primary objective nie? naszych działań. Usunięcie Asada nie jest naszym głównym celem. I jakby. Hasło, nie wiem, Asadowicz musi odejść, przestało być seksowne w którymś momencie i, 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 i Asad po prostu wygrywał na tym tylko i wyłącznie. Z drugiej strony mamy Trumpa, który, któremu nie idzie za dobrze w Stanach Zjednoczonych. I nie wiem, czy pamiętacie taki film Fakty i Akty chyba Barry Sonnenfeld to, to, to nagrał, z, z, wyreżyserował z De Niro i z Dustinem Hoffmanem, Woody Harrelsonem i, i paroma innymi fajnymi aktorami, Willie Nelsonem nawet, Willie Nelson nawet tam grał, chyba piosenkę śpiewał, Good Old, good old Shoe. Um, po, polecam ten film, jeśli go nie widzieliście. Ja mam się, czasami zastanawiam się, jeśli widziałem tak sugestywny film jak Walk the Dog i dzisiaj patrzę na to, co się dzieje w, w Syrii i w Stanach Zjednoczonych w zasadzie jednocześnie, to czy nie jest tak, że przypadkiem ten film za bardzo na mnie nie wpływa i w jakiś naturalny sposób nie popycha mnie do promocji pewnego rodzaju teorii spiskowych. Bo do pewnego stopnia, żeby było jasne, Donald nie jest żadnym wolnościowcem. Ja się dziwię polskim wolnościowcom, którzy jeszcze w ogóle popierają tego typa. Tak jak zawsze mówię, to nie jest 2016 rok, to nie jest sytuacja, w której jest Donald Trump albo Hillary Clinton. W tym momencie zresztą mam wrażenie, że po dzisiejszym dniu wszelkie argumenty na rzecz przynajmniej Donald nie jest, nie jest Hillary'ą Klingon umarły. Szczególnie te antywojenne, proizolacjonistyczne e, argumenty zdechły, centralnie zdechły. I teraz są, są, słuchajcie serio, dlaczego? Siedziałem nad tym parę godzin. Szukałem jakiejś alternatywy do, do mainstreamu i znalazłem tych alternatyw ze 40. Przyznawszy, że nie wiem, czy jest sens w ogóle się, się w to angażować. Tak jak mówię, zdziwiło mnie to, że nagle wszyscy kochają Trumpa. To, to, był, to był gigantyczny szok. Że Trump nagle zaczyna gadać dokładnie jak, jak George Bush, a potem Barack Obama. To jest po prostu dokładnie tak, jakby mieli tych samych ghostwriterów, speechwriterów, jakby to była dokładnie kontynuacja tej samej melodii. Z tego co widzę po komentarzach, bo. Zauważyłem ostatnio, że to jest chyba lepsze źródło informacji. Komentarze pod artykułem są, 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 są gęściejsze i bardziej często nasy... często są bardziej nasycone treścią niż, niż sam artykuł. Oczywiście nie wszystkie komentarze. Nie? Wiadomo, ale, ale takie grubsze cegiełki to czasami warto. Pozornie warto, warto przeczytać argumenty, że to jest tylko ostrzeżenie, że to jest gra związana z Koreą Północną, bo jednocześnie prezydent Chin wizytuje Stany Zjednoczone, jednocześnie to, jednocześnie. Um, jest jeszcze grupa hardkorowych obrońców Donalda Trumpa. Um, topnieje. Topnieje ta grupa. Jeszcze próbują wyciągnąć tego Donalda Trumpa gdzieś tam za uszy w tej, w tej całej historii i sprzedać go jako gościa, który ma wolnościowe poglądy. I tak na dobrą sprawę jest takim nowym, świeżym republikaninem jak, jak, jak trzeba, ale nawet w, w największym obozie teoretyków spiskowych, czyli, czyli, czyli w, ekipie, w ekipie Alexa Jonesa już widzę, że są, że, że są pęknięcia. Paul Joseph Watson już się wypisał w ogóle z tego trampowego pociągu. Stefan Molin już w ogóle wiesza psy na trumpie. Alex Jones jeszcze próbuje coś ratować. Widać, że, że jeszcze, jeszcze mu chyba, nie wiem, nie wiem czy Trump mu płaci za tą promocję, czy co, nie mam zielonego pojęcia, ale coś mocno pęknęło, coś pękło, okay? coś, coś, coś walnęło i to nie tylko te Tomahawki na, na, na bazie, na, na, w bazie Shayrat w, w, w Syrii. Coś, coś się dramatycznie zmieniło, jeśli chodzi o Trumpa, w momencie, w którym, i to autentycznie, w momencie, w którym nagle cały, że tak powiem, Światowy, światowy gabinet rządzących zaczął go popierać i zaczął go traktować jak swojego gościa. A to się wydarzyło, nie wiem, niespełna 10 godzin temu. Ja jeszcze nie mogę się przyzwyczaić, jak śpiewał Markowski w piosence. Perfektu. Po prostu nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Jakaś nowa rzeczywistość. Nagle Donald Trump jest dokładnie taki sam jak, jak, jak Barack Obama, i, i, i wszystko jest super. W ogóle, wiesz, jest spoko, więc w ogóle o co ci chodzi, nie? Z czym masz w ogóle problem lub Przecież Donald Trump zawsze był ok, zawsze był ok. We pray for the lives of the wounded and for the souls of those who have passed. Oczywiście, oczywiście, y oczywiście zawsze są dzieci, prawda? Zauważyliście to, że zawsze są dzieci. W Iraku mieliśmy, a to było 20 lat temu. W Iraku mieliśmy. Um, irackich żołnierzy, którzy wchodzili do szpitala i wyciągali dzieci z inkubatorów i, 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 i rzucali, nie wiem, niemowlakami przez okno. Potem się okazało, że to wszystko jest wymysł, scenariusz to jest napisane. Nic takiego nie miało miejsca. A teraz mamy gaz bojowy, dzieciaki, które, które, które cierpią. Zawsze są te dzieci. W przemówieniu Donalda Trumpa znowu są dzieci. Piękne, boże dzieci, które nie mogą przechodzić przez ten koszmar. Więc mam pomysł. Zbombardujmy e, ich do cna. Centralnie, tak jak Max Kolonko dobrze mi radził chyba w niedawnym swoim programie. Tak zrobię, moi drodzy, nikt nie szanuje Maxa Kolonko bardziej niż ja. Nobody has more respect to Max than I. Nobody. 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 Unbelievable, jakby powiedział Max, autentycznie, serio. Nie, roz, rozpierdzielimy wam kraj, to wtedy, wtedy pomścimy te, te syryjskie dzieci z jednej wioski, rozpierdzielając 50 kolejnych wiosek. Spoko, eskalując ten, ten, ten konflikt. To jest dobry pomysł, jak, jak, sobie, jak sobie możemy radzić, jak sobie możemy radzić z, z cierpieniem i, i śmiercią tych, tych biednych dzieci. Co do których jest, nie ma pewności, jakim cudem, znaczy dlaczego, jakim cudem? Jak, jak wyglądała cała, cała, cała historia? Dlaczego, dlaczego tak naprawdę cierpieli? Skąd się wziął? ten koszmar. Kto za tym stoi? I Boris Johnson, nie? były burmistrz Londynu, mówi, wszystkie dowody wskazują na to, że to, że to Asad przygotował ten, ten, ten chemiczny atak i domagamy się śledztwa. Ja myślałem, że się przewrócę. Jak domagasz się śledztwa w momencie, w którym już wszystkie dowody zebrałeś, to ty się nie domagasz śledztwa, ty się domagasz linczu. Um. Wiecie o co chodzi? Po takich, po takich podcastach jest, jest cała masa ludzi w Polsce, która powie, że ja jestem pro-asadowski pro albo, albo pro-trumperski Trump, i, i tak dalej. E, że w sumie, w sumie tylko widzę, że Marie Le Pen trzyma, trzyma. Trudno powiedzieć klasę, bo ona tam dużo klasy nie ma, ale. <laughs> ona tylko jakby nie, jakby nie wiem, nie, nie przeskoczyło, nie? Jakby, jakby jedyna rzecz, która się nie zmieniła, to jest cały czas opinia Marie Le Pen. E, wow. Po prostu wow, jestem w szoku. Moi drodzy i ostatnia, ostatni argument, dlaczego nie znoszę Trumpa za dzisiejszy dzień, bo nie pozwoli mi przygotować normalnego agenta. Wiecie co, ja, ja teraz to muszę lecieć z domu. Niestety muszę wyjść, więc nie zajmę się resztą newsów. Ale zostańcie na agentomasz.pl, ponieważ mam newsy przygotowane i postaram się je w ten weekend zebrać, przygotować. I przedstawić Wam w takiej formie, żeby ten, żeby ten podcast miał rzeczywiście przynajmniej jedną rękę i pół nogi. Prawdopodobnie, jeśli będzie lepsza pogoda, a może jeśli się troszeczkę ociepli, to spotkamy się na balkonie w takim wracającym stylu, który wiem, że wielu z Was się podobał. W zeszłym roku było dosyć sporo spotkań balkonowych i chyba ta forma przypadła Wam do gustu. Mam nadzieję, że, że podobnie będzie w tym roku i przypadnie Wam ona do gustu na tyle, że będziecie wspierać na audycję na patronite.pl łamane przez agent. Jednocześnie dzisiaj przez tego Trumpa nie śledziłem zupełnie obrad sejmowych, ale wiem, że Jakub Kulesza z partii z 15 ponoć tam bardzo mocno masakrował, masakrował mentalnych lewaków sprawa sprawiedliwości i, i, i tym podobnych partii popisowych i w którymś momencie nawet powołał się. Powołał się na płytę dla posła moi drodzy, na akcję płyta dla posła, którą robiliśmy 6 lat temu. Miałem przyjemność produkować tą, tą akcję wraz z ekipą z Radia Kontestacja, więc, więc, więc wydaje mi się, że jest coś, coś fajnego w tym, że, że to wraca. Nie? I, i, I rzecznik klubu Cookies 15 wraca i poleca poczytać Misesa teraz wszystkim innym posłom. Czyli jakiś, jakiś wiecie, coś, coś fajnego się coś fajnego miało. Coś fajnego się wydarzyło w tym 2011 roku. Ta akcja Płyta dla Posła nie, poszła tak do, nie posła tak do końca na marne i, i, i widocznie kilka z tych płyt nie skończyło jako podstawki do piwa dla posłów E, tylko gdzieś rzeczywiście trafiła nie na półkę, tylko e, do pamięci, za co też bardzo dziękuję Kubie, że, 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 że ten mises wrócił znowu. E, e. Zmównicy Sejmowej w takiej, a nie innej formie. W zeszłej kadencji Sejmu były rozdawane takie małe płyty z audiobookiem książki Ludwika von Misesa wszystkim posłom. Myślę, że wypadałoby, słysząc te pytania, by, by ponownie ponowić tą akcję i, i te książki w formie audiobooka, wygodnego do słuchania, wszystkim posłom rozdać. Dziękuję bardzo. Super, ja się, ja się bardzo cieszę. Znaczy się, że warto jest, warto jest działać, moi kochani, i warto wspierać takie inicjatywy. Dobra, moi kochani, to słyszymy się jeszcze w ten weekend. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie zbombarduje. Hej. And I powiem wam, że to już się stało, że moja message wobec Syrii i Asad się zmieniła. Będą wiadomość. Zobaczycie, jaka będzie wiadomość.